I witajcie, witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam książeczkę z oficynki pana Jana Godlewskiego i jest to W czarnej, zimnej wodzie. Tak się ona przedstawia. I zaczniemy tutaj od cytatu. Mieszkańcy, którzy wyszli wtedy z domów, byli świadkami tego, jak ulice mieszczące się wzdłuż rzeki przykryła rozpędzona masa czarnej wody, wyrywając i unosząc ze sobą drzewa, słupy telegraficzne, kontenery na śmieci i samochody. W zalanych do pierwszego piętra kamienicach otwierały się okna, z których wśród ryku fal dochodziło wołanie o pomoc. Słuchajcie, nie sądziłam, że może napisać tak mroczną, twardą i wzruszającą zarazem książkę. Jest to naprawdę wyrazisty thriller, który przeraża swoją treścią. Rozróżnione są tutaj dwa czasy. Taki z momentów, kiedy bohater był młodym chłopcem i obecnie, kiedy jest dorosłym mężczyzną. Cytat pochodzi akurat z czasów jego dzieciństwa, kiedy to zginęło bardzo wiele osób, no i na jego oczach ludzie tracili świadomość, no i życie. Nigdy tak naprawdę się z tego nie otrząsnął. Te wszystkie sceny powracają do niego w snach lub o mamach, które, kurczę, ale pojawiają się coraz częściej, no i nie bez przyczyny zresztą. Teraz jako dorosły człowiek pragnie innego życia. Stara się zachowywać jak normalny obywatel, jednak to nie jest takie proste. Śmierć puka w jego okno prawie każdego dnia. Nie wiem, czy z wielu rzeczy zdaję sobie sprawę. Nie potrafię wam nawet powiedzieć nic o jego psychice. To nie będzie coś, na co liczycie lub na co nie liczycie. Nie przewidzicie dalszych wydarzeń, bo wam ktoś na to nie pozwoli. A będziecie czytali z uchylonymi ustami, co róż przecierając oczy, bo... No właśnie, bo... Co mogę powiedzieć dalej? Książka jest naprawdę porywająca. Postać z wieloma rzeczami musi się tutaj zmierzyć, no i nie wiem, czy inni będą z tego zadowoleni. Kacpra można podziwiać i nienawidzieć jednocześnie. Jest zły i dobry. Typowy, nieprzewidywalny człowiek. To, co go spotkało i spotyka, jest straszne, jednak w moim mniemaniu sam sobie na to zasłużył. Podobały mi się tutaj momenty, kiedy nachodziły go obłąkańcze wizje, myśli. Zastanawiałam się, co też oznaczają, podczas gdy on tłumaczył mi, dlaczego je posiada. Nie można tu ufać bohaterom, gdyż połowa z nich jest chora psychicznie. Nie zawsze rozumiałam ich zachowania, a teraz zastanawiam się, czy po prostu mi się to wszystko nie przyśniło. Naprawdę dziwne, abstrakcyjne i bardzo mroczne. Książka jest mega, jest krótka, ma chyba 300 stron, jak się nie mylę. Nie, mylę się, to nie ta książka. 237 powiedzmy stron. Możecie sobie zobaczyć. No, Dróżczyk jest taki, jak właśnie w książce Nie ten mężczyzna, czyli całkiem przyzwoity, karteczki są troszeczkę żółte, ale czyta się naprawdę obłędnie. Ta książka to jest jeden wielki obłęd po prostu. Dlatego jest warta polecenia. Zdecydowanie kryminał, troszkę, może bardzo nie. Thriller, coś jakby tak na rzeczy, psychologiczny, zdecydowanie. Wszystko razem złączcie i macie tą książkę. Okej, to ja się z wami żegnam, żeby nie przedłużać. Pa, pa, pa.